Paweł Stasiak, Papa D, już z nami, cześć. Witam gorąco. Nawet się przed sekundą zachowałam trochę mało elegancko, ale nie mogłam się powstrzymać. Zapytałam Pawła wprost, ile on ma lat. 30 lat na scenie i za chwilę będziemy o tym jubileuszu rozmawiać. No to jak się jest 30 lat na scenie, to trzeba mieć tak co najmniej 40 parę, nie? Chyba tak. Naprawdę dobrze wyglądasz. I to jeżeli chodzi o Papa D, bo wiesz, są już też jakieś takie inne możliwości kariery. Ja byłem wcześniej w Gawędzie, ale tutaj nie liczymy tego. A, faktycznie, bo to od Gawędy się zaczęło, dokładnie, nie? Dokładnie. Ale dobra, już tego już nie liczymy. Nie, nie, nie. Tutaj liczymy, tutaj to już takie profesjonalne wejście na scenę i... Ty jakoś dbasz o siebie specjalnie, bo ja słyszałam, że yoga... No wiesz, to wszystko po kolei, myślę, że jest ważne tak naprawdę. Chyba najważniejsze jest to ogólnie, co mamy w głowie. I w jakim mamy stosunek do świata i jakimi ludźmi się otaczamy. A pozytywne myślenie, no właśnie, to jest, bo ty to masz. Jest podstawa, to jest podstawa. Ty ją dajesz, ja jestem pewna, że się przez ekran też ta dobra energia przebija. 30 lat na scenie, to jest właściwie podróż przez, nie przez Polskę, tylko przez różne państwa. To są różne państwa na przestrzeni tych lat, zupełnie do siebie niepodobne. No i ciekawe lata też, bo mieliśmy okazję w tych latach 80. jeszcze takich zupełnie innych brać udział w działaniach muzycznych, kiedy właściwie te działania były takie no właściwie bardziej no, oparte na radości niż na biznesie, ale bardzo fajne i też mam bardzo dobre wspomnienia. Później te czasy, kiedy to wszystko się przetwarzało na tym rynku, ale najważniejsze jest to, że ci fani są cały czas z nami, bo jednak przecież bez tego można by śpiewać, grać i nie oszukujmy nikt się, by o oczywiście tym nie wiedział. Ale to jest też ciekawe, o czym mówisz. Mniej biznes, kiedyś większa radość. A tobie się oczy cieszą. Można by się spodziewać, że ty myślisz sobie dzisiaj, Jezu, no nie umiem się dostosować do tych czasów, to nie jest mój świat, ja chcę wrócić tam. A ty się dostosowałeś, a jednocześnie nie dostosowałeś. Jak znaczy, to się wiesz co, robi? Myślę, że to chyba nawet nie chodzi o dostosowanie, tylko chodzi o znalezienie swojego miejsca w ogóle w świecie. I jeżeli widzimy, co się dzieje i rozumiemy, bo nie musimy wszystkiego akceptować, bo to by też było, jak jest nie w zgodzie z nami, no to byłoby po prostu nieprawdziwe. To chyba tak jest najważniejsze, żeby właśnie znaleźć swoje miejsce, znaleźć ludzi swoich, wśród których człowiek czuje się dobrze, znaleźć ludzi, z którymi się dobrze pracuje. Oczywiście. I się rozumie przede wszystkim. Tylko tu wchodzi w grę taka ważna dosyć kwestia, bo jedni zarzucają ci, że ty... Znaczy, trudno oczekiwać od ciebie, żebyś nagle zaczął grać coś zupełnie do siebie nie pasującego, coś zupełnie z tobą się nie kojarzącego. A z drugiej strony to czerpanie ze swojej tożsamości z lat 80. niektórzy odbierają jako odcinanie kuponów. No tak, tak. No to wiesz co, to jest tak, że myślę, że nie dogodzi się nigdy wszystkim i ci, którzy lubią, to zawsze będą zwracać uwagę na te pozytywne aspekty, a ci, którzy nie lubią, będą doszukiwać się tych tak, słabszych punktów. Tak, to już jest u ludzi. Dokładnie. Jest też tak, że jeżeli chodzi o muzykę, to gramy taką muzykę, gramy muzykę imprezową, a tak naprawdę na pewno każdy z nas, z muzyków, którzy występują w Papa D, ma również jakieś takie swoje inne ulubione rzeczy i mógłby z czymś innym też się zaprezentować i może też taki czas nastąpi. Natomiast teraz mówimy o tym zespole i o tym, że dobrze nam jest w tym wszystkim, bo to jest też rzeczywiście coś takiego, że wielu wykonawców nawet, którzy już kilka lat na przykład śpiewają, pytają nas, jak to jest, że w ogóle wychodzicie na scenę i jeszcze... I to ciągle jakby działa, nie? Ale w ogóle, że te same piosenki i że nie nudzi wam się to, że to nie jest automatyczne wykonywanie. Tak, tak. Ale to jest też tak, że trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj wykonujemy te piosenki też inaczej, z innym dystansem. Oczywiście, że nigdy nie śpiewaliśmy piosenki, nie wiem, gdzie jest Ola, jako dramat na temat dziewczynki, która nam gdzieś zaginęła. Za każdym razem to były balangowe utwory, jasne, które miały fajnie brzmieć na parkietach tanecznych i dobrze się miało tego słuchać właśnie w takiej konotacji. Natomiast dzisiaj też my, nawet występując i śpiewając te piosenki, śpiewamy jako takie hity, które publiczność zna, przy których świetnie reaguje. No właśnie. I świetnie się bawimy razem w tym momencie. A powiedz, zupełnie nowa publiczność, zupełnie młodzi, nowi odbiorcy pojawiają się na waszych koncertach? Tak, tak, wielokrotnie. Tacy, którzy nie pamiętają tego Pawła Stasiaka. No właśnie. Zupełnie pamiętają, powiem szczerze, że szczególnie było tak przy promocji płyty Bezimienni, jak byliśmy wtedy grani też przez takie stacje radiowe, które grają głównie muzykę taneczną i tam było dużo
młodych ludzi, którzy tak naprawdę zaczęli znać tylko na przykład piosenkę Będziemy tańczyć całą noc, Bezimienni, czy też inne piosenki z tej płyty i zaczęli przychodzić na koncerty i nagle słuchać Mona Lizę, Kamikadze, widzisz, gdzie jest Ola Nietykalni. To jest niesamowite, to było, wiesz, bo to, że ta twoja jakby stała publiczność cudownie, że ona jest ciągle wierna, przychodzi, no to sentyment, nie ma silniejszej emocji niż sentyment i skojarzenie ze swoją młodością, ale to, że przychodzą nowi i wiesz, sięgają i to działa i świat się zmienia i coraz więcej, wiesz, komercji i plastiku, a to działa, to jest piękne. Myślę, że to też jest taka kwestia szczerości. Poza tym jest coś takiego, że lata 80. były bardzo przebojowe i na całym świecie wiele tych hitów, które w latach 80. powstały, do dzisiaj wraca. Wracają też brzmienia z lat 80., też jakieś takie analogowe klawisze, gdzie się pojawiają u wykonawców, którzy dopiero teraz zaczynają. Jak to jest sinusoida w ogóle. To jest coś takiego, że to cały czas wraca. I mamy to szczęście, że akurat z tamtych czasów się wywodzimy i to wszystko jakoś się fajnie nakręca. I ludzie wracają do tamtej muzyki z tamtych czasów i świetnie to przyjmują. Do tamtej mody, do tamtych fryzur. No właśnie. Chociaż to nie jest nigdy jeden do jednego, nie? Na szczęście, bo byłoby strasznie nudno. To byłoby nudno, a poza tym mówi się, że tamta też moda wynikała też z możliwości. To nie było tak, że idziemy do sklepu, że podpatrujemy i że wszystko jest po prostu... Ale mamy już wszystko, jasne. Dokładnie. Paweł, najważniejsze, koncert. 18 kwietnia. W tę sobotę, w Hybrydach. 30-lecie. O godzinie 19. Tak jest. Tam będą największe przeboje. Od początku gramy od Ordynarnego Faulu, czyli od tej piosenki, która jeszcze w 84 roku pod koniec zabrzmiała na antenie radiowej, przez wszystkie utwory, takie jak Królowa Fal, Panorama Tatr, Kamikadze, Mona Lisa, Nietykalni, Maxi Single, Nice Story. No masz tego trochę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, same przeboje. Najważniejszy w serduchu dla ciebie utwór? Wiesz co, ja bardzo miło wspominam nagranie i wszystko, co jest związane z piosenką Ocean Wspomnień, bo to był taki też inny utwór, jeżeli chodzi o repertuar zespołu. Tak. I bardzo chętnie ludzie właśnie wracają do tej piosenki. I oczywiście na koncercie pojawi się w sobotę Hybryda. Tak, no nie może być bez tej piosenki. A my tu mamy podwójne zaproszenia i wiecie, co robi z fanpage programu Na Tapecie na Facebooku. Postaram się, żeby najpóźniej jutro znalazła się informacja, co zrobić, żeby od nas dostać taką możliwość wejścia na koncert Papa D. Bardzo ci dziękuję. Nie bardzo wiem, czego życzyć również kolejnych 30 lat. Twoją formą to spokojnie. Słuchaj, zobaczymy. Ja myślę, że najważniejsze jest zawsze dla wykonawcy życzyć takiej publiczności, która jest, która przychodzi, która śpiewa i która tak naprawdę daje nam kopa do kolejnych działań. Bo bez niej to nic nie ma sensu. To można sobie śpiewać w domu. Można sobie śpiewać przy goleniu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Widzimy się jutro w 16:38 na Tapecie w Superstacji. Nie przegapcie. Do zobaczenia. Do jutra.